Witajcie, kochani. Jest 20 luty. Nasz bakłażan już domaga się tego, aby zacząć go pikować. Zasialiśmy go dokładnie 10 stycznia. Nasze sadzonki prezentują się w ten sposób. Jak widać, są ładne, niewyciągnięte, wypuściły już liście właściwe, więc to najwyższy czas, aby zacząć pikować te sadzoneczki. Jeśli Was to interesuje, zapraszamy do dalszej części filmiku. Mamy w tej doniczce 5 sadzonek. Jest to odmiana Black Beauty, czyli ta zwykła, standardowa odmiana bakłażana. Wysialiśmy również cakonik. Jest odmianą fioletową z białymi paskami, także dość ładnie prezentuje się na grządce. W zeszłym roku hodowaliśmy bakłażana z olbrzymim powodzeniem. Były go takie ilości, że nie szło po prostu tego przejeść. Także cała rodzina znajomi jedli z nami bakłażany. W obecnym roku postanowiliśmy wysiać po 5 sztuk. Jak na złość każde 5 z każdej odmiany wzeszło. Wszystkie sztuki sobie przepikujemy. Nie będziemy marnować rozsady, ponieważ do jej wysadzenia minie jeszcze sporo czasu. Liczymy się z tym, że jakaś sadzonka może upaść, co ostatnio skutecznie nasz pies organizuje. Wszystkie papryki były już na ziemi wywrócone, także mamy teraz miks papryk, nie dojdziemy do tego, która odmiana jest która. I zaczniemy sobie teraz pikować. Przygotowaliśmy doniczki, to jest doniczka P9, czyli 9 na 9 na 9. I docelowo w tej doniczce zostanie już nasz bakłażan do momentu wysadzenia go końcem maja. Tak jak mówiłam, my zasialiśmy nasze bakłażany w styczniu, z czego nasze bakłażany będą uprawiane pod osłonami. Także styczeń, początek lutego to doskonały okres, żeby takie bakłażany wysiać. Natomiast jeżeli planujecie hodować je w gruncie, nie ma przeciwwskazań, aby wysiewać je przez całe luty, nawet na początku marca. Przystępujemy więc do pikowania. Tu mamy nasze opisane doniczki. Jak widać, jest napisane, co to jest za warzywo i jaka odmiana. Zapewniam Was, że jak nie dacie sobie znaczników, nigdy nie dojdziecie do tego, jakiej odmiany warzywo macie. Po pewnym czasie zrozumiecie, że to jest bakłażan, ale niekoniecznie jaka odmiana. Dopiero jak zacznie owocować, wtedy będzie możliwa identyfikacja. Ja delikatnie pomasuję naszą doniczkę z boku, aby korzonki, jeżeli przywarły do jej ścianek, poluzowały lekko i wysypiemy sobie ją na tacę. Odkładamy na bok tą ziemię. Pamiętajcie, żeby tej ziemi już po raz kolejny nie używać, ponieważ ta ziemia już jest wyjałowiona. Oddała ona bowiem swoje wartości mineralne, odżywcze do tego, aby te 5 sadzonek mogło nam urosnąć. Przygotowałam sobie też do tego pikownik, chociaż on nie jest konieczny, niejednokrotnie pikuję swoje rozsady widelcem. Doniczka, tak jak mówiłam, to jest P9. Wysypujemy sobie ją z dołu ziemią, pozbywając się wszelkich grudek, włókien kokosowych, resztek z patyczków, które nie przekompostowały, aby nie ograniczały one rozwoju naszych sadzonek. W środkowym miejscu wbijamy sobie pikownik, który rozkruszy nam ziemię. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda korzeń naszej sadzonki. Staramy się jej nadmiernie nie obrywać. Jak widać, tu wszędzie są korzenie. Sadzonka jest bardzo ładna, ma liście właściwe. I w chwili obecnej chwytamy ją za liścień i obsypujemy luźno ziemią. Staramy się tej ziemi nie dociskać, ponieważ roślinka jest bardzo delikatna. Gdybyśmy zaczęli tą ziemię nadmiernie ugniatać, istnieje duże prawdopodobieństwo, że uszkodzilibyśmy łodyżkę tej rośliny. Trzymamy zawsze za liścień, ponieważ jeśli pozbędziemy się liścienia, wówczas nie będzie to wielka strata. Natomiast jeśli przełamiemy sobie taką roślinkę, no to niestety jest ona już nie do odratowania. U nas w doniczce P9 roślinki, tak jak mówiłam, zostaną już do momentu wysadzenia. Po około tygodniu od pikowania będziemy tą roślinkę zasilać wodą rozcieńczoną z biohumusem.
biohumus oczywiście naturalny. Taką roślinkę pikujemy pod sam liścień. Staramy się, aby liścienie nie dotykały ziemi. Zostawiamy odpowiednią ilość miejsca, natomiast nie będziemy tej rośliny podlewać od góry. Przygotowałam sobie do tego tackę. I na taką tackę przygotowujemy zawsze wodę. Wstawiamy na około pół godziny nasze doniczki, aby swobodnie napiły się one tyle wody, ile potrzebują. Przepikujemy sobie teraz drugą roślinę. Jeżeli okaże się, że Wasze sadzonki nie będą zbyt mocne, zasilanie jej właśnie odpowiednimi nawozami spowoduje to, że staną się one bardziej krępe, na pewno bardziej zielone, nie będą one takie blade, a dodatkowo biohumus pomaga, aby bryła korzeniowa rozrastała się w odpowiedni sposób. Dzisiaj w ogóle mamy fazę korzenia, czyli taki idealny okres na pikowanie wszelkich warzyw bądź roślin owocowych, ponieważ faza korzenia to nie tylko ten okres, kiedy siejemy nasiona roślin korzeniowych, ale również jest to ten okres, w którym bryły korzeniowe rozwijają się dużo lepiej. Tak jak mówiłam, nasze bakłażany będą hodowane w tunelu, także wysialiśmy je wcześniej. Mamy też dużo okien z ekspozycją południową. Dodatkowo posiadamy lampy, którymi ewentualnie można takie sadzonki doświetlać. Ale jak widać po naszych siewkach, nie ma konieczności w naszym przypadku doświetlania tych sadzonek, ponieważ prezentują się one bardzo przyzwoicie jak na ten okres. Bakłażan oczywiście potrzebuje wysokiej temperatury do tego, aby prawidłowo się rozwijał. W momencie wysiewu temperatura powinna oscylować między 23 a 25 stopniami. Wtedy oczywiście bakłażan będzie szybciej nam wschodził. Niektórzy namaczają nasiona, my takiej techniki nie stosujemy w przypadku bakłażana. Siejemy nasiona po prostu z paczki. Te akurat nasionka miały 2 lata, jak widać dwuletnie nasionka w 100% wzeszły, zarówno jedna, jak i druga odmiana. Bakłażan, przynajmniej tak na zasadzie naszych obserwacji przez te kilka lat, jest rośliną, która ma jakby problemy troszkę z pyleniem. Także my często pomagamy tym roślinom, aby one się zapyliły. Możemy to robić zarówno szczoteczką soniczną, albo specjalnym preparatem, który rozrabia się z wodą i za pomocą spryskiwacza do wnętrza kwiatu naszego warzywa pryska się w celu zapylenia. Mamy już przesadzone 3 sadzonki. Ziemia, której używam, to jest standardowa ziemia do siewu i pikowania. Nie dodawałam do niej perlitu, tak jak to miało miejsce w przypadku przygotowania rozsady, z tego względu, że nasze warzywo rozwinęło już odpowiednio bryłę korzeniową, w związku z czym nie ma ono teraz problemu, aby przebić się przez warstwę ziemi, która wokół niego zalega. Teraz sadzonka tylko potrzebuje dobrych składników mineralnych, dobrej ziemi, aby prawidłowo urosła. Bakłażan poza tym jest rośliną bardzo krzaczastą. Trzeba pamiętać o tym, że nie możemy ich sadzić zbyt gęsto, ponieważ zaczną one konkurować wzajemnie między sobą. Jeżeli do takiej konkurencji dojdzie, wiadomo, że któraś z roślin będzie wyższa, silniejsza, natomiast ta, która będzie słabsza, może nie owocować, może zostać, jak to się u nas mówi, zagłuszona i wówczas po prostu nie będziemy z niej zbierali plonów albo plony będą bardzo mizerne. W ziemi, jeżeli sadzimy taką sadzonkę już do gruntu, my używamy oczywiście nawozów. Nawóz to jest w naszym przypadku obornik bydlęcy. Kiedyś udało się nam zdobyć świetny obornik koński, taki ze słomą, który wkopywaliśmy na jesień w podłoże. Natomiast od 2 lat używamy obornika właśnie bydlęcego granulowanego.
No i w tym roku zamówiliśmy sobie bagatela, 4 tony kompostu, który teraz skutecznie rozwożę po ogrodzie. Wczoraj miałam okazję zrobić w końcu przegląd i porządek, pielenie rabaty mojej różanej, którą zakładałam w zeszłym roku. Została ona obsypana właśnie kompostem, aby dostarczyć tych składników mineralnych do róż. Jeszcze nie wszystkie w zeszłym roku kwitły, także w tym roku dopiero się okaże, co tam faktycznie jest. Bynajmniej ładnie przezimowały. Mamy zasadzone wszystkie nasze sadzoneczki. Wypikowaliśmy je pod liścienie. Prezentują się one w ten sposób. Myślę, że w tym roku również będzie urodzaj, jeżeli chodzi o bakłażan. Także trzymajcie kciuki, żeby nam się wszystko udało. Wam również życzę udanych plonów i zapraszam Was do kolejnego filmiku. Pozdrawiam!